Hokej to bardzo twarda męska dyscyplina, ale ma także swoje piękniejsze kobiece oblicze. Paulina Sałyga, gościem PZHL TV, współpracownik Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Będziesz odpowiadać za pracę w biurze prasowym, za współpracę z Patrykiem Rokickim, dotychczasowym rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Jak trafiłaś do hokejowej centrali? Przyznam szczerze, że skierowały mnie tutaj dawne marzenia. Kiedyś sama bardzo dużo jeździłam na łyżwach, nawet planowałam pewnego rodzaju karierę. Niestety plany pokrzyżowała kontuzja, no ale cóż, marzenia zostały, skoro nie na lodowisku, to może od strony zaplecza. I dotychczas współpracowałaś już z mediami, między innymi z dziennikiem. Fakt. Tak, z zawodu jestem dziennikarką, natomiast stwierdziłam, że przygoda z drugiej strony stołu, współpraca z mediami. Jako pr to może być bardzo dobry pomysł na rozwój kariery stąd pomysł, żeby pomóc polskiemu hokejowi. Paulino, rozmawiamy tak naprawdę w przeddzień Mistrzostw Świata. Wielka impreza, wielkie także wyzwanie organizacyjne dla PZHL-u, dla biura prasowego. Jakie są te najważniejsze cele w tym momencie? No, na pewno przede wszystkim chcemy wypromować markę Mistrzostw. Wiadomo, że tak dla Polski, jak i dla samego związku jest to ogromne przedsięwzięcie, które może bardzo zaprocentować w przyszłości. Oczywiście sam PZHL również chciałby się pokazać z jak najlepszej strony. Polska reprezentacja, wiadomo, im nas więcej w mediach, tym lepiej, sponsorzy, być może dalsze osiągnięcia sportowe. To wszystko jeszcze przed nami. Wiem, że Ty masz także. Miałaś tak naprawdę kontakt z jazdą na łyżwach? E, tak, tak jak wspomniałam wcześniej, jeździłam na łyżwach. Na początku to były takie marzenia małej dziewczynki, która chciała jeździć na łyżwach w pięknym, błyszczącym brylancikami trykocie, więc była to jazda figurowa. Gdzieś tam w międzyczasie na szkolnych lekcjach WF-u nauczyciele zauważyli talent do unihokeja, hokeja, więc pojawił się pomysł, że może w takim razie uni -hokej plus łyżwy równa się hokej. No niestety, jak wspomniałam, kariera skończyła się kontuzją kolana, ale dawna miłość do sportu została. Mistrzostwa, już w kwietniu jakie masz marzenie, jeśli chodzi o swoją pracę, o tak naprawdę owoce tej pracy dla Polskiego Związku OK na Lodzie, także dla ciebie, co chciałabyś, aby się szczególnie udało? No na pewno my po prostu chcemy być w każdym medium w Polsce. Myślę, że Polska bardzo się zmienia, jeśli chodzi o sportowe imprezy. Nie trzeba tutaj przypominać wielkiego sukcesu Euro, czy Mistrzostw Świata w siatkówce. Chcemy, żeby hokej był równie głośny, żeby rozmawiali o nim wszyscy, no i żeby w każdym polskim domu wszyscy z zapartym tchem śledzili mecze hokejowe tym razem. Jesteś kobietą, działającą w biurze prasowym PZHL-u. Pewnie także masz plany wobec właśnie płci pięknej. By więcej. Kobiet odwiedzało lodowiska? Dokładnie tak, bo jak rozmawiam ze znajomymi, zwłaszcza z koleżankami, to wszyscy mówią, że hokej to jest taki brutalny męski sport, że ci mężczyźni tam biją się kijami, ganiają za jakimś krążkiem. Drogie panie to nieprawda Hokej to także świetna okazja do podziwiania po prostu męskiej siły, dlatego wszystkie panie chciałabym zaprosić przed ekrany, do śledzenia, będziecie zdziwione, zaskoczone, to naprawdę nie jest tylko męski sport. Zapraszam oczywiście przed ekranem, ale także do krakowskiej hali już na same Mistrzostwa Świata. Zapraszaliśmy wespół z Pauliną Sałygą, pracownikiem biura prasowego PZHL. -u.